Witaj, Paweł. Witam bardzo serdecznie. Przyjechałem, to muszę zapytać o Mameda. Jak tam z przygotowaniami, jak to wygląda? Wiesz co, no cały czas jesteśmy w treningu. Został nam praktycznie taki ostatni cykl przygotowawczy, mocno taki sparingowy. No, zostało nam miesiąc do walki, także myślę, że forma jest dobra. Mamed jest na tej walce skoncentrowany. Żadnych kontuzji nie ma, nic nie dolega, także myślę, że walka będzie dobra, czekamy na tą walkę i tyle. Także forma jest, ostatni miesiąc przed nami, także poprzeczkę podnosimy i działamy. Trenerzy mają w związku z tą walką więcej pracy razem z Szymonem? Jak to wygląda? Nie, no chyba praktycznie do każdej walki przygotujemy się. Może nie tak samo, że pod kątem oczywiście planu, ale pracy wkładamy zawsze dużo, także tyle ile możemy. Treningi mamy, no są ciężkie treningi, także myślę, że no, musimy tą formę zbudować. Już ją zbudowaliśmy, ale teraz jest końcówka, także doszlifowujemy te elementy, a więc pracy jest tyle samo co zawsze. Oprócz tego mamy dużo też innych walk, także cały czas jest pełna koncentracja. Teraz końcówka roku, czyli listopad i grudzień też czekają nas ważne pojedynki dla wszystkich naszych zawodników, także do końca roku praca, koncentracja i tyle. Powiedz, na ile trenerom pomogła ta ostatnia walka Michała z Drwalem? Dużo ci pomogła? Jakiś, wyłonił się inny obraz Michała Materli? To znaczy, no, wiele walk oglądaliśmy Michała, także mamy też przeanalizowane jego mocne i słabe strony. Tak jak do każdego przeciwnika podchodzimy, staramy się rozjeść go na części pierwsze. Na pewno też ta walka też dużo nam pokazała, tak jak powiedziałem, też poprzednie walki, także obraz jakby jego jako zawodnika i jego po prostu cechy, tych dobrych i tych złych mamy. Także teraz to musimy tylko wdrożyć, no i tyle. Nie namówię cię, żebyś zdradził pewnie, co żeście zauważyli złego. No tak, no. Wiadomo, że tak jak my się przygotowujemy do walki z Michałem, jego sztab szkoleniowy robi to samo, także no, myślę, że... Nie pogadamy za wiele? No nie, no to znaczy nie chodzi o to, że nie pogadamy, no ale wiadomo, że pracujemy nad jakimiś tam elementami, przygotowujemy się, także o tych elementach nie będę mówił, no jest to normalna sprawa, dość oczywista. No i tyle, no. No właśnie. No to nie powiem. No właśnie. Powiedz, ile razy dziennie trenuje Mamed? Jest to jakiś cykl taki stały, tak jak zawsze? No trenujemy przeważnie dwie jednostki dziennie. Praktycznie przez 6 dni w tygodniu. No niedziela jest zawsze takim dniem pełnego odpoczynku, czyli nie ma tej sali, nie ma nic, jest pełna taka regeneracja, jest taki stop, że sobie tam po prostu oddycha świeżym powietrzem, że tak powiem. Od poniedziałku zawsze zaczynamy tą matę, oczywiście treningi w terenie i tak dalej. To cały czas towarzyszy temu, także tak to wygląda 5-6 razy w tygodniu, dwie jednostki dziennie. No będziemy już schodzić z obciążeń, wiadomo, im bliżej 28 listopada, tym będzie lżej, ale póki co jeszcze Mamed jest na konkretnych obrotach. No właśnie, mówił tutaj w wywiadzie, że jest właśnie trening siłowy, dużo tego treningu siłowego i niedługo będą sparingi. Możesz powiedzieć, kto będzie sparował z Mamedem, kto przyjedzie mu pomóc tutaj? To znaczy, tutaj mamy dużo sparing partnerów, chłopaków z klubu, a też poprzez współpracę z klubem Berkut. Tak samo są zawodnicy od nich z klubu, bardzo dobrzy, przekrojowi zawodnicy, także przygotowania idą pełną parą, jesteśmy z tego zadowoleni. Na miejscu jest teraz też Arbi Agujew, który przygotowuje się do swojej walki grudniowej na gali ACB, także też cały czas sparuje z Mamedem, Mamed pomaga jemu, on Mamedowi, także jakby ten po prostu zaplecze sparingowe i sparing partnerowe jest dobre, z tego się cieszymy, także ma z kim sparować.